Siemka. Cześć, na serwerze Nation Z. Mała zmiana serweru, bo jak na razie nie było pytań, dofragujemy. Ale więcej osób pisało z prośbą o zagranie. A tak to jest drobna zmiana. Możesz się przywitać. Cześć, z tej strony Patryk. Tak, niegdyś Jayman, bo to było na serwerze którymś z... To nie było XDayZ, ale któryś to był. Gdzie też była baza i trochę większa ekipa. Bo ja sobie przypominam doskonale. Jeszcze Harry był. No tak, nie pamiętam dokładnie nazwy teraz. Nie, bo to mogło być z 2 lata temu, czy... Dokładnie dwa lata. No, 2 lata temu gdzieś. Ale... Jednak był moment i na samym jeszcze początku z tym, z Bartkiem, pamiętasz? W ogóle były to pierwsze odcinki z MTA. Też była taka dosyć spora ekipa. Możesz pokazać ludziom, jak wyglądają bazy na tym serwerze. A sobie to i tak jest nieuniknione, że miniemy jedną, drugą, trzecią bazę, gdzie zawsze na górze zobaczymy też namioty. A więc każda baza jest taka sama. Tak, to co widziałeś, to jest najmniejsza baza. A to wiem, że mówiłeś o teksturach, które są podstawiane do tworzenia bazy. I zaraz ci pokażę, jak to wygląda, tylko w sumie to zejdź z motoru i spróbuj tam podejść. No jasne, już podlazłem. O tak, to jest efekt tego, że mnie... Wywalać, po prostu jest teren ochrony, nie wiem, bo cię wywali z gry. Okay. I to jest mała baza. Mała baza składa się z jednego takiego segmentu. Średnia baza to są już dwa połączone takie segmenty, a duża baza to jest taki kwadrat z czterech segmentów. O, to czekaj. Za bazę tam płaci się ile? Ja płaciłem przelewem, więc to 9 zł za średnią bazę, więc to jest tak naprawdę bez cen. A SMS-em, z tego co pamiętam... O, tak, jest tam cross. Tak. Dobra, przygotuj się. Jasne. W miarę będę przygotowany. O ile mi nie odbi. Delikatnie tylko. O, trafiłem teraz. Jeszcze nie strzelaj. Chyba go na niego dogonimy. Za daleko już. Nie będę nawet strzelał. Zobaczymy. Przeładuję. To nie było, nie. Oddalił się. Chyba, że go widzisz. Jest, patrz. Patrz. Dostałem. A. Wsiadaj i uciekaj. Okej. Albo w sumie spróbuj go zabić. Gdzie on jest? Że już go zabiłem. Dobra, to zbierz mojego lota. Au! Dobra. Kurde. Mojego, jego. Aj, poszło źle. No, zostałeś. No. No to jednak ty padłeś wcześniej. Pewnie snajper nas ściągnął jakiś. A no tak, zdarzało się, bo jak byłem na poprzednim koncie, to też od razu byłem postrzeliwany. Okej, okay, tak. Na hita teraz cię ciągną? No nie, seriami. A ja go nie widziałem. Tak. No to nie mam pojęcia jak. Aha, tutaj też coś widzę. Gościu na rowerze. Ale powiem ci, że jak na 40-osobowy serwer, to idzie częściej akcji wywołać. No, a nie wiem, na jakich tych serwerach grasz, więc nie mam porównania. No to mówiłem ci o fragujemy chwilę temu i powiem ci, że jak jest 50 parę osób, to na akcję, żeby się przygotować, to jest więcej czasu i mniejsze szanse na to, żeby znaleźć jakiegoś dobrego przeciwnika. No ale jak już są ważniejsze punkty lokacji, to zawsze tam jest akcja. No to się domyślam. Wiesz co, proponuję teraz w ramach tego, że straciliśmy motor, odpokutować i pochodzić trochę z buta. No tak, tak. No jestem w LV, więc w sumie to jest i tak mała odległość od miejsca zgonu.
Wiem, wiem. A gdzie dokładnie się zrespiłeś? Wiesz co? Na miary, zaraz ci powiem. Widzę... Jak czy na mieście? Wiesz co? Będę się zbliżał do Fort Carson. Nic mi to nie mówi. To jest to koło SF? To przy granicy? Nie, nie, nie. To jest niedaleko Arei. No dobra, to wiem gdzie to. To postaram się też tam zrespić gdzieś. A jeżeli oko moje zapamiętało, to prawdopodobnie jeszcze będę biegł do tego miejsca, gdzie żeśmy tam zginęli. Możesz tam polecieć, bo wątpię, żebyś coś znalazł, bo tam był snajper. No ale no wiesz, zawsze... Ale byłem pewny, że zabiłem tego przeciwnika, ale to prawdopodobnie był tylko jeden z dwóch. Oni w dwójkę jeździli, nie? Nie, tam był jeden gościu, tylko chodzi o to, że tam są bazy. A tam są już, to wiesz, tak sobie dobrzy gracze, którzy rzeczywiście grają. O. No i wiesz, bałem się trochę tam jechać, no ale zaryzykowałem, no ale no trudno. No początek. O, już widziałem pojazd z bazy wyjeżdżający. No to uważaj tam, bo pewnie ci będą chcieli ubić, jak cię zobaczą. Bo ludzie tu często na fragi patrzą, nawet nie patrzą, czy wiesz, czy nie masz broni, czy tak dalej, tylko na fragi. To też fakt. Nawet pustego zabiją bez najmniejszego uzbrojenia. Tu już widać taką jedną bazę. No nie, nie, nawet nie podchodzę, bo od razu no, ja mnie wali ja po paru. Ale jednak ci powiem, że ten serwer się wyróżnia teraz. Odfragujemy. Oj, proszę, już widzę akcję. Trochę z dala. Teraz masz też event, więc no grafów będzie też większe i będą też bardziej się poruszać po mapie. Bo ogółem no, trzeba się troszkę ostrożnie poruszać. Ale no, widzę znowu spieprzyli event, chcę za debile. Co nie poszło? No bo jest tu event organizowany, w sumie jak jestem, to teraz jest taki drugi, że masz ciężarówkę, którą porusza się teraz chyba A-Support, bo dokładnie nie czytam. I w tej ciężarówce jest lot. No i wiesz, no jak rozwalą ciężarówkę, to, Boże, ciężarówkę, jak rozwalą kierowcę, to mogą sobie lot zabrać, co nie? A rozwalili ciężarówkę znowu. No to faktycznie już spieprzyli sprawę do końca. Dobra, jestem przy szpitalu Fort Carson. Wziąłem tylko apteczkę jedną i będę kierował się tam, gdzie żeśmy popadali. A raczej to były domki, bo mniejsze. To raczej jest niedaleko od tej akcji. Się jeszcze tak porozglądać. No, o, ja się zrobiłem teraz blisko Arei. No, to tak jesteśmy niedaleko. Ile mam do siebie? Za 3 minuty, 2. Tylko teraz tak, biegnę teraz tam... O, cholera. A gdzie ty teraz dokładnie jesteś? No mam problem, bo widzę jednego typa, dosłownie. Który ma broń i on mnie nie widzi. A próbuje cię zabić? Nie, on nawet mnie nie zauważył. No to spróbuj się schować najwyżej, no bo wiesz, no bez sensu, żeby cię zabił. Potem znowu będziesz musiał próbować. Crossa już nie ma, więc nawet nie ma sensu, żebym tam stał dłużej. A poszłeś tam? No tak, właśnie i już nic nie pozostało poza... zapewne pustego ciała. No to normalne, szybko się wiesz. Mówię ci, że tam jest baza, nie pamiętam kogo, nie będę zresztą wymieniał graczy. Tam ogółem masz bazy bodajże dwóch, aha nie, jedna jest taka bardzo rozbudowana i tam jeszcze dwie są niedaleko. Więc no ciężko by nie było wiesz, żebyśmy tego nie stracili. No ale no trudno. No i właśnie teraz widzę tą rozbudowaną bazę. Tak, o tym mówiłeś z helikopterem. Chyba tego Senta zabiliśmy, bo pisze, że zagini Sanka i Moutama. O, no, szakal nas zabił. Bo dziękuję za dwa Sanki. No to żeśmy trafili na nie byle jakiego gracza. No to jest admin. No, junior, to... że... Dobra, to ja już sobie biegnę przy napisie Fort Carson. Twoją stronę najlepiej, jeżeli tam jesteś dalej.
Choć bez wyposażenia to nie powinienem się bardziej wybierać, ale wiesz, już nie ryzykowałem podejścia do... Nie wiem, czy to nie był Sand, nie wiem, kto to był tak naprawdę. Nie miałem nawet... O, zabito cię, czy się sam zabiłeś? Sam się zabiłem, bo drażniło mnie to. To był raczej Sam, no bo tak piszą mi, szakal zgarnął dwa sanki. No, może jakoś to pokutujemy i coś znajdziemy, wywalczymy cokolwiek. Aha, już kolejnego widzę, który biegnie. Nie, ale to jest w ogóle... To jest dobre, powiem ci, że tu nie ma nudy. Ludzie się tu bardzo często poruszają sankami. Aha, bo ci nie poinformowałem. No nie, jak nie. Znajdziesz jakiegoś luta, to przede wszystkim zbierają amunicję. Nawet jeżeli wiesz, będziesz miał full ekwipunek, to wyrzuć broń, ale zbierz amunicję. Kuźwa, zabijesz pewnie. No, złamałem kość. A z pięści też można zadać obrażenia? Nie. O. Gdzie ty jesteś teraz? A byłem przy jednym świeżaku, który raczej już z serwera wyszedł, bo nagle zniknął. To idź może w kierunku kopalni, co? Kopalni, dobra, to się wracam, bo miałem już iść w drugą stronę arei. Ale no dobra. Bo ja próbuję cały czas się w jakimś miejscu charakterystycznym zrespić, ale nic mi nie idzie z tego. Dobrze, właśnie o to chodzi. O to chodzi. Dobra, zrespiłem się, gdzie ja to... Dobra. Tutaj mogę być. Teraz gdzie jesteś? Elmu się zrespiłem. Na pustkowie. Nie powiem ci dokładnie, bo ja nie kojarzę tych wszystkich mieścinek, ale blisko arei jestem. Jestem koło tego miasteczka, gdzie jest radar. Radar. Kuźwa, gościu z maszynową jakiś. Dwóch ziomków. No trafiłeś na nich bezwzględnie? Nie no, na razie wiesz, próbuję się jakoś przemknąć obok nich. Mówisz, nie chce mi się padać, a tam sanek kolejny. Kurde, no, aktywność dzisiaj rzeczywiście spora. No ile? 34 osoby. No to prawie pełny tak, serwer. Rzadko tak akurat jest, że wiesz, że tyle osób biega. W sumie rzadko ja spotykam, żeby tyle osób biegało naraz. Ale najczęściej to biegają przy arei w LB? A powiem ci, że niekoniecznie. Nie? Bo różnie biegają. A najwięcej baz gdzie jest zostawionych? O, i rower chyba działający. Raczej zawsze będzie. Nie zawsze działają. Tu pewnie jak wszędzie są zbugowane. No tak, to też mogłem przewidzieć. No, ktoś próbuje mnie zabić, super. No już po mnie. No ja dosłownie jestem na tych hangarach przy arei. No nie wiem, czy nie zostanę też nakryty. No ja muszę od nowa próbować się gdzieś zrespić. No jasne. Ja tutaj sprawdzam, czy nie ma jakiegokolwiek lutu. W samym miejscu się zrespiłem. M1014, ale nie ma amunicji. A to są te najgorsze bronie. Chociaż... Teraz chyba wodą przypłynę. Chociaż wątpię, żeby każda broń była gorsza. Kajdan. Jak nie masz żadnej broni, to lepsza wiesz. No rozumiem, tak. Podział musi być coś lepsze od gorszego w posiadaniu. A kajdanki chyba w tej grze są przydatne. No powiem ci, że jeszcze nie miałem okazji użyć, ale są śmieszne ogółem. A to... Cholera, jakbym miał wtedy te kajdanki, to bym je wykorzystał, ale to był świeżak, który nic nie posiadał. Dobra, przeskoczę to, tak. Wszystkie zombiaki tu biegają, czy jest to losowe? Wszystkie chyba biegają, wiesz? Nie patrzę w sumie na to. Bo jak nie mam hatcheta, może się kiedy to uciekam. A jak mam, to ich rozwalam.
Sprawdzę teraz Areję, ale jeżeli... Nie, nie idź na Areję. Areja jest pewnie wyczyszczona. A opuszczone lotnisko? Też będzie wyczyszczone. Ogółem na opuszczone jest całe okratowane. Idź w stronę kopalni, bo ja też tam idę już. Dobra, to nie ma co się tu już dłużej zaskać. Dostanę się do tej kopalni i zobaczymy, co jeszcze nam się uda. No, pokazać, zdziałać. Chociażby też trochę urozmaicić, bo no była jedna walka przed nagraniem, druga też, nie zaprzeczam, było łatwo. Druga była, szczerze mówiąc, no, chcąc nie chcąc, przegrana. Było co z tego, że go zabiliśmy, ale straciliśmy sanka. No i rzeczy. Rzeczy, pojazd. No ale i tak macie tego sporo. No wiem, ale każda wiem. Strata jest ważna. Lepiej jest coś nowego przynieść niż stracić. Ale i tak doniesiecie. Znaczy ci, którzy są w twojej ekipie, ale grają więcej. No bo ja mało gram, nie gram już tak kiedyś. Teraz wiesz, nie chce mi się przede wszystkim. O, jak już siedzę, to o, coś tam widzę. Jakiś zrzut. I gościa przy nim. Gdzie ten zrzut? I drugiego gościa dotkniętego. Blisko kopalni, wiesz? Kopalnia. Spróbuję podejść. Jasno. To podejść, sprawdź, czy coś tam jest niezwykłego. No, gościu gra, więc ja nie mam szans. Ktoś rusza. Chyba mnie widzi nawet. Tak, nim... widzi mnie. Kurde. Prawie goni. Kurde. Masz jakąś broń? Nie, tylko mam 1911 bez amunicji. No, super, snajper mnie ściągnął. Hit 16 tysięcy. Chyba Unborn, ale nie jestem pewien, bo koło jego bazy się kręciłem. Ja tutaj po Fort Carson sprawdzę. Nawet nie idę do tej kopalni, skoro już jest snajper. Ja bym w ogóle chyba się wolał pokręcić po tym, po SF, bo jak tak wygląda gra w LV, to nie ma chyba sensu. No, to się można zabić. No, zabij się i spróbuj się zabić koło radaru. No jasne. Coś dobra, opóźniona śmierć, ale jest. SF, no to jeszcze nie jest SF, nie. Są jakieś opóźnienia serwerowe? A nie. Co? Czemu opóźnienia? Nie, bo wpisuję na konsoli komendę i wiesz. Tak. A to jest normalne w sumie, tak jest po prostu. Czekaj, sprawdzam, czy nie jestem przypadkiem na Tierra Robada. A ja się zrezygnuję koło LS-ki. A to jednak na LS-ie. W sumie to nie wiem, bo albo LS, albo SF. To kto na Bayside jestem. Gdzie to jest? To jak przekraczasz ten największy most w San Fierro w drodze do Las Venturas przez to nie, Bayside. To daleko, to dalej się rest. No nie. Ja tutaj już zacznę powoli czegoś szukać w Lesce. Mhm. Ej, to jakieś typo. A, to mściciela znalazłem. Gdzie jesteś? Zaraz ci powiem, w drodze do Angel Pine. Na pagórkach, ale przed Los Santos. To możemy się spotkać w LS. W LS, no to dobra, długo nie mam do miasta to. Zajdę tam w parę minut.
Nie wiem, spróbujemy jeszcze jakąś parę akcji zdobyć. W którym miejscu się spotykamy? Czy ja wiem, w którym miejscu... A ty od której strony biegniesz? Ja biegnę od strony tego molo. Molo. No wiesz co, to na tym moście można się spotkać. W którym moście? W tym mniejszym moście. W drodze do Angel Pine lub do tego... lub w drodze do SF. Bo jest kilka kierunków. Bo ogółem LS jest ogrodzony takimi, jakby powiedzieć ci to, murami. A właśnie jeszcze nie byłem tam w LS, nie wiem jak to tam i wygląda. I LS da się tylko dostać tam koło molo w sumie. No to dobrze mówiłem o którym kierunku mostu. Kurde. Czyli będziesz gdzie? Będziesz... Ja już widzę też to molo i wesołe miasteczko. Słyszę furę zombiaków. Uciekaj przed nimi, bo oni ci nic nie zrobią, będziesz uciekał. Ale nie, to u ciebie słyszę te zombiaki. O to mi chodzi. Mnie tam akurat nic nie goni. Bo może i znajdę jakiś item. No ja póki co nie mogę nic znaleźć, bieda. A nie, no tutaj też zauważyłem, o wiele ciężej jest zdobyć item jakikolwiek dobry. Bo nafragujemy to jest parę w ogóle takich skrytek, gdzie respią się itemy najwyższej jakości. No, może, wiesz co, może następnym razem, jak teraz gramy tutaj, to ja bym zagrał tam u ciebie. Ale to nie, to następnym razem. No, następnym razem, a ty masz tam jakąś bazę? Nie, musiałbym się dogadać z adminem, ale wątpię, żebym go dostał za fraja. Wiesz, no w razie czego, a jakie są ceny tam baz? To się za... poza nagraniem się dowiem. No dobra, okej. Okay. Nie, bo w razie czego to wiesz, to... Można by było się złożyć. A wiesz, no to... Nawet nie musimy się składać, bo dla mnie to, wiesz, no to jest nic. Mogę po prostu kupić, jeżeli będzie do dyszki. Nie no, to tylko się dowiem. To tylko się dowiesz, bo... Chociaż mam wahania, czy oni nie wydali sporych cen. Ale wiesz, jeżeli weźmie nawet tą najmniejszą bazę, to i tak wystarcza. Ale to ci powiem tak, a jak tam bazę ogólnie wygląda? Masz interiory? Przypuszczam, że są te interiory. Jeszcze nie jestem aż tak wtajemniczony w bazy, bo to wiesz, tam admini są innego pokroju. Bo to wiesz, jakby zauważali, że ktoś nagrywa, to by dostawał bazę za fraja, ale to jednak nie jest taki bardzo typowy serwer, że tam każdemu dadzą za darmo, bo to skoro 60 slotów jest regularnie opłacany. No kuma. To raczej przewiduję, że te ceny nie będą małe, ale jeszcze się dowiem. Ja sobie w sumie wejdę tam i sprawdzę, bo ksenon... Wystarczy jak wpiszesz tam po prawej stronie fragujemy.com, to się już odpali serwer. O kurde, co to za spadki? Jakie spadki FPS-u? No. Nie wiem. Ja jest... Gdzie... Dobra, odpaliłem z powrotem. No ja już tam czekam. Przy rurze? Tak. Przy najbliższej rurze. Dobra, widzę cię, widzisz mnie? Tak. Dobra, to chodź tutaj. A do bazy na razie nie będziemy włazić. Tu jest koło, tu zlotuje. No weź. O, chociaż jeżeli to nawet jest koło. Amunicja też jakaś jest. Do czego? Do pistoletu. M1911?
45 ACP. To za sprawdzę, czy to będzie do tej... A kurde, zapomniałem się. Dobra, mam 7 naboi. A, to dobrze. 7 naboi, koło i 2 puszki żarcia. O, samek tu był. Wyciągnij broń, szybko. Nie mam broni, mówiłem ci już. To uciekaj. Tak. A ten pojazd drugi nie działa? Co leży? O ile to jest pojazd. Dobra, spierdzielił. Tak. Ta. Chodź tędy, bo bokiem się będziemy kręcić. No pewnie. Tu coś jest, to sprawdzę. Żar się. Kurde, GPS by się przydał. No, to prawda. Teraz podchodziłeś pod te... ciężarówki? Przyczepy? Nie, nie wiem, czy tam jest jakiś lód, ale możesz sprawdzić. Posprawdzam, bo to te luty są w środku tych przyczep. Ja już przeszłem w sumie molo, idę dalej. Idę dalej plażą. O dobra, też już idę. Nic nie ma. Ogółem bardzo ciężko tutaj o Helkę. Ani razu w sumie nie widziałem nigdzie, wiesz, do znalezienia. Dużo osób ma na bazach Helki. No tak, tak, to przeważnie się można spotkać, ale z już ukrytymi w bazach i no niedostępnymi. Wiesz, do... Serio ciężko. A są tu huntery, policyjne maweryki, to do... Tu też, mapę. Tu też widzę, że jest informacja strona internetowa do serwera, do loterii o bazę można wygrać. Ta jest loteria. Płacisz SMS-em za złoty 23 i masz lozi. Możesz wygrać bazę, możesz wygrać broń, możesz wygrać nawet kawałek drewna. Według mnie to jest nieopłacalne. No to fakt, bo współczynnik losu jest prawdopodobnie niski do zdobycia bazy. Jestem właśnie przy moście, w którym jest baza i widzę też Helkę. Wow, ty mnie przebiegłeś ogółem, to zaraz tam podbiegnę, czekaj. Tak, no tu jest na końcówce jest. Ogółem mamy jeszcze jedną bazę z tymi kumplami tutaj właśnie w LSC na lotnisku. A to macie dwie bazy? Tak, jedną małą, bo wygrał w konkursie gościu, a drugą mamy. Kupiłem ja, średnią. No, no. O, tu jest jakaś broń. Szybko, bo biegną. O. A, zbugowały się te zombie? Wiesz, to tu jest czasami tak, że jak biegniesz, coś ci pokaże, patrz. I widzisz? A no, teraz łapię. Niekiedy jest tak, że dopiero jak one się zorientują, to trochę mija czasu zanim one zorientują się, że wiesz, że zmieniasz kierunek. I biegną tak, dalej tak wprost. Bo tutaj przyspieszają bez przerwy. No ale minus jest taki, że późna orientacja. No póki co mam dwa magazynki do swojej broni. Tak, tylko że ten wspomniany przeze mnie pistolet to miałem wcześniej, zanim na konsoli się zabiłem. Masz plecak? Nie. Jest patrol pack, to sobie jest. Dobrze. Tylko szybko, bo zombie już biegnę. Już. Okej. Okay. Ile on ma w ogóle miejsca? Mam 12 slotów, czyli daję tylko 4. No, tu jest dużo plecaków w ogóle. Najlepszy jest Mowtime, bo daje ci 80 slotów. No, czyli najwięcej na tym serwerze max to 80. A w namiotach jest 100 slotów? Tak, wszędzie chyba jest 100. O, jakąś amunicję znalazłem. Uważaj. Zdążyłeś wziąć tą amunicję. Chyba do snajper. Tak, to jest do tego, do DMR. O, rower, czekaj. Jak działający, to wiesz.
Działa. Da się tu przykleić? No, też nie da się. O. To nic, będę musiał biec. Wjechałeś. Tutaj na tym parkingu, bo tutaj są często itemy. Polutowałbym, ale kurde, te zombiaki. A jeszcze na górze są luty. To weź sprawdź górę, bo tu na dole nic nie widzę ciekawego. Tu jest jakaś amunicja, to zgarnę. Kurde! Night Vision. Opona. Painkiller. Vest Pouch Pack, chyba większy będzie, tak, o dwa sloty więcej. Ale to i tak dobrze. Painkiller. Marny loot. Poza oponą. Dobra, to schodź na dół. Tak. Aha, i taka ciekawostka. Co tydzień respią się tutaj pojazdy. Ale że tutaj w Velas? Nie, na całej mapie, a, tylko... cała mapa. Coś jest, czekaj, zabiję go. Weź rower. Okej. To ty teraz biegniesz? Tak, ja biegnę pierwszą, drugi. Dobra. No i spróbuj jeszcze raz potrącić. Jasne. Kurde, biega tym zygzakiem. Dostał? Dostał, słyszałem. Krwawi. Dobrze, niech się wykrwawia. Dobrze, znowu dostał. Ostatni nabój. Ale krwawi, więc zaraz padnie. Dobra. Dostał. Jest. Kurde, za dużo zombie. Weź no, odciąg. Jasne. Znikały. Dobra, mam amunicji trochę i nóż. Czemu miał nóż i mnie nie atakował? Serio? Już nic nie ma tam? Już wszystko z niego wziąłem, to co jest najważniejsze. Czekaj. Teraz możemy zombiaki przynajmniej zabijać. Jeszcze jeden do dzikania. Dobra, zabity. Okej. Dobra, bierz rower i idziemy. Jasne. No, teraz ty miałeś akcję. Tylko że na nagraniu bardziej. Ale no nie, no, ty jest... Gościu już nie strzelał. Nasz Boże straszy. Ale serio, no miał jednak tą broń i nie atakował. Kurde, miał tylko 14 naboi. No ale jednak... jednak coś poszło. Gdzie pojechałeś? Tu jestem. A blisko mnie? Blisko. Czaj, uważaj, bo zombiaki. Poubija mi, będzie lodni. No to pobijasz, ja sobie będę jeździł tak średnim tempem, żeby te zombie jednak, okej. Okay. Aha, kolejna ciekawostka, nie wiem czy to jest na... grałeś tak, ale tutaj żeby otworzyć puszki z żarciem, to musisz mieć otwieracz do puszek. No to tak, przecież odstawiłem tam jeden otwieracz przed nagraniem. A masz ten otwieracz jakiś? Nie, teraz nie. No bo albo siekierą, albo otwieraczem. I moment, bo zostawiłem rower, żeby sprawdzić loot.
Loot, nie. Patrol pack chyba większy jeszcze będzie. Nie, patrol pack jest mniejszym pakiem. Masz mapę w ogóle? Nie. Nie ma. Bo się zaraz pogubimy, a ja mam dwie, to mogę ci dać jak chcesz. Gdzieś jest. Gdzieś, nie? Nie ruszaj się. Okej. Okay. Już ci rzucam mapę. Sprawdzam czy to co też nie jest mapa. Nie, to jest hitpack. Ja idę dalej lutować. Ale zaraz widzisz... O, mapa. Doskonale, ale wiesz... I tak z niej nie będę mógł skorzystać. Czemu nie będziesz mógł? No, mówiłem ci, bo mi przyciski F2 do F12 nie działają. Aha, dobra. Nie to, że nie działają w ogóle, tylko na MTA nie chcą. Może masz coś przypisane pod nimi? Oj, nie wiem. Nie wiem jeszcze. Pojechałeś na komi? Tak. Na komi. I czekać tam? No, możesz wejść, bo ja i tak już amunicji nie mam. Mam tylko nóż. No, przynajmniej ten nóż jest. Wejdę sobie tutaj, może coś się odnajdzie. Dobra, wlazłem do tego, do komi. Nasz może do wjeżdżę. Na parking. Czy to byłeś ty? Ej, mam nóż, chcesz nóż? No jasne. To chodź, ten zombiaku tutaj jest na górze. Okej. Okay. Czekaj, bo teraz z rowerem nie mogę wjechać na górę. No tu chyba nic nie ma. Czekaj, ten rower... No, trzeba... Tank patrz. I śmieci. O, jak mam siekierę, to ja mogę zjadać teraz te jedzenie z puszka. To dobrze. Dobra, bierz rower i pojedziemy teraz gdzieś w kierunku Grove. Ogółem potrzebujesz jakichś medykamentów? Na razie nie, mnie się nie oberwało. Jest nóż. Okej, do wzięcia. Dobra, cięknięty. Weź w ogóle lutuj na razie, wszystko sobie zobaczysz. Jasne. I co, zabiję wręcz. No ja ogólnie mam jeszcze 25 minut. British pack. O, 26. Tak, 26. No, pomyłka lekka. O, GPS-a mam. I silnik też wziąć? Jak masz miejsce, to bierz. Tak, dobra. Silnik tu zawsze ma te 5 slotów. Ale jednak. Jest coś tam konkretnego na dole? Gdzie? Ja już z dołu dawno wyszedłem. A. Idę teraz w kierunku Grove Street. Okej, to już wyjeżdżam. Nie no, teraz to już nie najgorszy loot. Jak już idziesz w stronę Grove. Znalazłem kij baseballowy. A w którą żeś stronę się już kierował? Od komisariatu. Idę, znaczy zaraz będę przy tym, przy szpitalu. Da się zombiaki rozjeżdżać? Chyba da się tylko, wiesz, żeby jakby je na chwilę... Chociaż samochodem się da. No tak, ale powinno się dać. Proszę? Powinno się dać samochodem, to rowerem to jest. No jestem przy szpitalu, czekam tu na ciebie. Przy szpitalu. Czekaj, znalazłem amunicję, 45. 45? Tak. A to co mi dasz, bo ja mam tą broń. Dobra, i kajdanki. I otwierasz to puszek. Przy tym... dobra, wiem gdzie jest ten szpital. Okay. Na tym koło z parku. No dobra, to ja tam zajadę za chwilę. O, rower nawet szybko jeździ. Albo na początku był taki powolny.
Dobra. No będę na tej prostej drodze. Weź mi wyrzuć magazynek. Okej. Magazynek jest, poszło. Nie możesz wziąć amunicji? Wyrzuciłeś broń. Chcesz tego GPS-a? Bo mam GPS-a, tobie się mapa nie przyda. No tak, nie, tak. To chodź tutaj do mnie, na górę, pod górę wjechać. Wyrzucam go. Nie tam, nie tam, nie tam, nie pod tą górę. Pod tą drugą górę. No, gdzie jesteś? Kurde, źle podjechałem. Gdzie ty? Ja jestem przy szpitalu, na rogu. Na skejcie. A tu, tą drugą, już widzę, 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 widzę. Tak, już dojeżdżam. O, tu jest GPS. Dobra, tu cię leży, tu. Tu gdzie stoję. Dobra. O, MP5 znalazłem. Aha. I amunicję do niej. Ała. Ubiję go, czekaj. Tak, tak, a ja ubiję drugiego. Nie, ubiję to drugi. Martwy. Dobra. Siekiera, bierz. Dobrze jest. No i git. Aczetko. Dobra, elegancko mam. 60 nabojów do MP5. Ale nie będę jej używał teraz, bo może się przydać nam. Kurde, powiem ci, że z tych zombiaków całkiem niezły lot jest. A im więcej tych zombiaków wybijemy, to wiesz, zaczną się nam trafić lepsze. Wiem, wiem. Dobra, chodź tam. MP5 na razie zostawię, bo powiem ci szczerze, że może się przydać takich bliskich zwarć. A nabojów trochę mam, a robi. Trochę uszkodzę. No, jak się znajdzie palna broń dla mnie, to też się weźmie. Dobra, idź te domki tam zlutować, a ja pójdę tutaj. Bo no. Ty sobie masz GPS-a, tak jak coś tam nie znajdziesz. Tak, tak, będę patrzył regularnie, gdzie tam się... O, dobrze, że jest czyszczony czat, powiem ci. No, ale to jest raz na jakiś czas. A to jest ustawione? Nie. Nie, admin treści albo support jakiś czas. O kurde, się wyglebiłem na zombiaku. No skoro zabijać zombiaki, to na porządnie. Okej. Nie ma tu bogactwa. No nic. Nie trafiłem mi się dobrze. Widzisz mnie na GPS-ie jeszcze? Tak, widzę. Jak coś, to jadę. O, mam GPS nawet dwa. Dobrze. A po co chcesz do Grove podejść? Ogółem, wiesz, jakąś trasę wyznaczyć, żebyśmy mieli... Tu ludzi raczej nie będzie. Gdyby się przydał, bym jakiś, wiesz, plecak. Ten brytyjski to już nawet nie jest najgorszy. No wiesz, no ja mam 18. Więc to jest tragedia. Dobra, już jestem na Grove. Co my tu mamy? Flara. I sporo zombiaków. Rozwalaj. No okej.
chustki. O, Winchester. To jest ten shotgun zwyczajny. Tu jest hunting knife, ale nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy go. I 15 naboi. To bierz, bierz. Tak. Tylko wiesz, to jest na bliski. Wiem, no ale wiesz, no lepsze to niż nic. O, mam Britisha. No i git, no i ustawiamy się powoli. Jeżeli do tej pory nam się przetrwa, to te itemy odniesiemy do bazy. Ale bez pojazdu. Gdzie masz rower? Rower tutaj gdzieś ustawiałem. Jest. Przy zambiaku. Ja pamiętam, jak kiedyś, wiesz, snajperem grałem tutaj i ktoś do tyłu do mnie podszedł i mnie pocisnął z tego, z siekiery. O kurde, znalazłem kuszę. Możesz wziąć, jak masz miejsce. Czy crowbar, tak, to była kusza. Tak, mam miejsce. Ile jeszcze slotów? O, akurat, zapomniane. Gdzie jesteś tutaj? Przydało się drugi rowerek. No tak, bo już mamy wtedy bardziej ułatwiony transport. I to nie znaczy, że przywieziemy do bazy spore zapasy. Poubijamy zombiaki. Okej, też pomogę. Dobra, to ty go ubijaj, idę tamty zlutować już. Nic ciekawego u ciebie? Chwila, bo jeszcze jeden jest. Nie mogę go ubić, dobrze. Kurde, trzyma się. O kurde, trzy wybiegły. Tutaj nic ciekawego. Tam też nic nie było. Przynajmniej tak myślę. No nic. Tutaj też nic. Kurde, mało krwi mam, 6 tysięcy, 7 tysięcy. No, a w szpitalu nic nie było? A nie brałem sobie, a masz jakiegoś medikita? Nie. A, to wali. Pewnie. Dobra, bierz rower, idziemy dalej. No, spoko. Gdzie ja je odstawiałem? Tutaj, przy światłach. Teraz się jakoś gra lepiej. Jezu, jak ja dawno się nie tułałem tymi wszystkimi zaułkami i tak dalej. No ale przypominasz sobie miejsca. Dzielnica. Tu nic nie ma. Nawet nie wiem, co przeszukuję. Zaraz jesteś przy tych fabrykach. No tu niedaleko jest lotnisko. Tak, tak. No to będziemy musieli uważać, bo tu pewnie strzela, że tu będą gdzieś moi ludzie. Dosłownie, tak? No oni tutaj są, to czekaj chwilę. Dobra, to jednak nie przekraczam. Zostawię sobie tutaj rower, zabiję zombiaka. To weź tam polutuj, a ja sprawdzę. No pewnie. To ty sprawdź. Tam też są zombiaki. Okej, tu się kolejny zrespił. Sobie go tam zabiję. O, M10.
10-14, ale bez ammo. Nie, z ammo. Ale nie ma plecaka. Dobra, muszę coś wywalić. Nóż najlepiej. Zgłodniałem. To jest pasta kan. Kajdanki może wywalić, bo są zbędne. Dobra, teraz myślę, że zmieszczę sobie 10-14 i amunicja. Serio, kolejny shotgun, tylko już z automatyczny. No, to jest ta jedna z tych lepszych broni. No to faktycznie, tak jak mówiłem, w tych zombiakach mogą wypaść nawet te najwyższej jakości. Mam dla ciebie lepszy plecak. To podjechać tam, czysto jest? No, możesz podjechać. Dobra. To już będę za moment i odbiorę ten większy plecak. Ale broni chyba dla ciebie nie znajdę. A nie, ja już sobie znalazłem. Okej, dobra. Znalazłem innego typa. Cholera. Strzela w ciebie? Tak. Trochę strzelił. O kurde. Trafił mnie już sam raz, kiedy już podjeżdżałem przez hangar. Cholera, mogłem czekać. W sumie fakt, pewnie strzelam, że to moi ludzie. Dobra, teraz będę sprawdzał, czy mi się uda szybko zrespić na LS-ie. Tak w miarę blisko. Chociaż... Padłem, ale zabiłem. Cześć, to ty? Nie. Boże, jakiś koleś ma lagi, to spore. Dawaj, bijemy go, i tak to nic nie. I tak będziemy już powoli kończyć. A, wiesz, bo to w sumie idealnie się na to zachodzi. Sorry, chłopaki, nie bijcie mnie! Ja pierdolę, jaki jest to. Weź go, błagam cię, przygłośnij go. Czekaj, już ustawienia, dźwięki. O. Będziesz sławny. Tak, O kurde, Morgana. I lagi ma. Morgana i lagi. Dobra, już możemy powoli kończyć. Pewnie. Jasne, dziękuję bardzo za obejrzenie. Odcinek był troszeczkę mniej zabawny, ale jednak trafiliśmy na koniec takiego trolla. Dziękuję jeszcze raz. Do następnego razu, jeżeli Nation Z będzie odpowiednim serwerem, to będę częściej tam nagrywał. Na razie.